pojawić się na kontach górników na początku lutego. Przynosząca straty Jastrzębska Spółka Węglowa potrzebuje na czternastki ponad 190 milionów złotych. Tam związkowcy zgodzili się na przesunięcie wypłat, dodajmy, z odsetkami do końca maja, ale i tak nieoficjalnie mówi się o tym, że ratunkiem może być sprzedawanie majątku JSW. W kompanii węglowej potrzeba około 220 milionów złotych na czternastki. Związkowcy otrzymali właśnie od zarządu zaproszenie na przyszły wtorek na rozmowy, mówi Tomasz Głogowski, rzecznik kompanii. Zaproponujemy rozłożenie 14 pensji na 3 raty. W katowickim holdingu węglowym rozmowy ze związkami o możliwości przesunięcia terminu wypłaty 14 pensji mają być kontynuowane w poniedziałek. Słuchasz informacji TOK FM. A w nich zupełna nowość. Miejski myśliwy.